Cześć, witajcie bardzo serdecznie w moim zielonym świecie. Wszystko o roślinach tutaj znajdziecie, a w dzisiejszym filmie chciałam się podzielić z Wami pewną ciekawostką na temat storczyka falenopsisa, a mianowicie na temat tego oto tutaj widocznego przed Wami egzemplarza. On już przekwita. Kwitł mi w sumie od wiosny, więc nadszedł na niego czas, ale Oprócz tego, że on przekwita, to zrobił mi niesamowitą niespodziankę, ponieważ puszcza tutaj kolejny pęd kwiatowy, czyli jeden pęd przekwita, a bezpośrednio po nim zakwita kolejny i widzicie, że tak się da. I w tym filmie chcę podpowiedzieć, w jaki sposób ja... Prowadzę właśnie moje storczyki falenopsisy, żeby się tak popisywały, czyli wypuszczały pęd kwiatowy za pędem kwiatowym. Także na chwilę obecną ten mój storczyk ma naraz puszczone dwa pędy. Ten pęd kwiatowy zakwitnie dopiero za kilka miesięcy, zważywszy też na to, że mamy jesień, niebawem będzie zima. Dni są krótkie, no więc ten kwiatek nie będzie rozwijał się tak szybko, jakby rozwijał się wiosną, ale to nic nie szkodzi. Najważniejsze jest to, że wypuścił pęd kwiatowy bez żadnych okresów wypoczynkowych, bez wakacji i bez urlopów. A jak ja to zrobiłam? Otóż, jak ten storczyk zakwitł tym oto pięknym kwiatkiem, stał praktycznie przez całe lato na południowym parapecie. Tutaj mam południowe okna i jak widzicie, są tutaj drzewa. Jest dosyć dużo drzew, więc nie ma takiego mocnego, bezpośredniego operowania światła słonecznego i na liście, na kwiaty czy na korzenie, w ogóle na całą roślinę wcale nie padało światło słoneczne, bezpośrednio oczywiście było to światło rozproszone, bo przy uprawie storczyków ważne jest to, żeby to światło nie padało bezpośrednio na roślinkę, tylko żeby było rozproszone. Wówczas roślina najbardziej z takiego światła korzysta i właśnie tak odpowiednio dawkowane światło rozproszone stanowi później kapitalny bodziec dla rośliny do wypuszczenia kolejnego pędu kwiatowego. Oczywiście również w okresie od wiosny do końca września nawoziłam mojego między m.in. nawozem ze skórek z bananów, ponieważ uważam, że jest to jeden z najlepszych naturalnych nawozów dla tych roślin. Oczywiście używałam bananów ekologicznych, bo jak tego nie dopowiem, to będą jakieś niejasności i insynuacje, że banany są pryskane pestycydami. Okej, okay, są pryskane, ale ja w ogóle nie, nie używam ani nie jem, nie konsumuję owoców czy warzyw nieorganicznych. Część uprawiam u siebie w ogrodzie, a część po prostu kupuję ekologiczne. I tak samo podlewam nawozem ze skórek z bananów ekologicznych, no bo tylko takie spożywam. I takim nawozem podlewałam co najmniej raz w tygodniu. Bo jeżeli chodzi o taki naturalny nawóz, no to istnieje naprawdę niewielkie ryzyko, że przedawkujemy. A to jest bardzo ważne, ponieważ przedawkowanie nawozu jest zdecydowanie gorsze niż zupełny brak nawożenia. Także to jest bardzo ważne. Nawozimy dobrymi nawozami. Najlepiej sobie właśnie zrobić taki nawóz ze skórek z bananów, no ale jeżeli nie wiecie jak to zrobić, no to możecie wykorzystać naturalny nawóz do storczyków, na przykład jakiś biohumus. Niebawem na moim kanale pokażę, jak zrobić taki nawóz ze skórek, z bananów. To jest bardzo praktyczna rzecz i naprawdę daje kopa naszym roślinom, naszym storczykom, a do tego jest zupełnie naturalny i pozbawiony wszelkich chemicznych domieszek. Także jeżeli interesują Was takie kwestie, jak dbać naturalnie o swoje rośliny, bo ja w uprawie swoich roślin, storczyków, roślin balkonowych, tarasowych, ogrodowych, w ogóle nie używam chemii. Tak, dokładnie, w ogóle nie używam chemii i mam na to naprawdę ogromne baczenie, bo to jest niezmiernie istotne dla mnie, żeby nie zatruwać środowiska wokoło. Nie stosuję żadnych syntetycznych nawozów, żadnych syntetycznych środków ochrony roślin, jakichś pestycydów. Na przykład na szkodniki? Absolutnie nie. Zupełnie, zupełnie naturalne. Teraz przejdę do nawadniania takiego falenopsisa. O odpowiednim nawadnianiu jest taki filmik na moim kanale i tutaj w kartach go umieszczam, bo uważam, że 99% sukcesów w uprawie storczyków to właśnie ich odpowiednie podlewanie nawadnianie i to jest niezmiernie ważne. Dlatego jeżeli zależy Wam na dobru Waszych roślinek, na tym, żeby one kwitły i się rozwijały, no to koniecznie obejrzyjcie ten film. Ja nie będę tutaj rozwijała tego tematu, ponieważ w tym filmie wszystko dokładnie wyjaśniam, więc gorąco zachęcam. Ten mój storczyk jest taki bardzo, bardzo poukładany i wcale mi się nie sprzeciwia. Wręcz przeciwnie, no, można go nazwać wzorowym uczniem, ale istnieją takie storczyki wśród falenopsisów, bo akurat dzisiaj mówię o falenopsisie, które nijak nie chcą kwitnąć. I żeby kopnąć takiego uparciucha do kwitnienia, no to trzeba właściwie z nim postępować. Jak postępować z takim upartym storczykiem, również znajduje się taki film na kanale i również podpinam tutaj w kartach, więc jeżeli macie takie uparciuchy, no to koniecznie zobaczcie ten film. Wskazówki z tego filmu na 100% powinny poskutkować i taki uparciuch powinien zakwitnąć. No bo co najbardziej cieszy takiego storczykowca jak właśnie taki cudowny widok. Ja uwielbiam te widoki. To nie jest jedyny storczyk, który puszcza mi pęd kwiatowy. Mam więcej takich storczyków, no ale ten akurat tak fajnie to zrobił, że przekwita, no i od razu wypuszcza ten pęd kwiatowy. Coś pięknego. Dla takich widoków naprawdę warto żyć, bo nie oszukujmy się, po to właśnie uprawiamy nasze storczyki żeby nam tak pięknie, cudownie. Fitły cały czas go chcę tutaj przybliżyć. No ale jest taka plątanina tych korzeni i liści i na tym tle zielonym on może nie wyglądać dobrze. Jest jeszcze jeden taki problem z tym, że czasami mylicie korzeń z pędem kwiatowym i jak odróżnić pęd kwiatowy od korzenia. Również taki film nakręciłam, więc jeśli macie takie problemy, to zerknijcie na ten film. Ja tam dokładnie wyjaśniam i pokazuję, jak odróżnić wypuszczony pęd kwiatowy od korzenia. No, przepięknie, przepięknie wygląda mi ten pęd kwiatowy. Nie mogę się napatrzeć. Podchodzę tutaj, co róż. W ciągu dnia kilkakrotnie nawet i tak spoglądam. Ale wiecie, co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, żeby taką roślinę głaskać. Ważne jest to, żeby z nią rozmawiać, żeby do niej czule przemawiać, żeby ją kochać, żeby do niej mówić z miłością. I one naprawdę wówczas się pięknie nam odwdzięczają, bo rośliny czują, rośliny wiedzą, że je kochamy. Rośliny są z nami spójne są niesamowitymi odbiorcami naszych uczuć, naszych emocji. I jeżeli w domu panuje dużo takich niedobrych emocji, to roślinki mogą nie kwitnąć. Więc dbajmy o to, żeby w domach było wesoło, żeby była radość, żeby była miłość, a rośliny to czują i rośliny się będą nam wówczas odwdzięczać. Naprawdę, bo rośliny też mają duszę. Także nie tylko dbajmy o to, żeby miały odpowiednie warunki uprawy, ale również dbajmy o atmosferę. Jeżeli o to zadbamy, to będziemy się cieszyć pięknymi widokami. To jest taki króciutki film, bo chciałam się właśnie pochwalić tym moim pięknym egzemplarzem. Cudownym jestem mu bardzo wdzięczna. Właśnie dziękujcie również swoim roślinom, że zakwitły. Dziękujcie im, że tak pięknie rosną, że ubogacają wasz świat, bo one to będą czuły i one będą tym bardziej chciały wam pomóc, bo my również jesteśmy częścią natury. Tylko bardzo często o tym zapominamy. Pięknych storczyków, Pięknego kwitnienia do kolejnego filmu i pa pa